Wybacz, że to mówię, ale taka jest prawda. Nawet muzykę poświęciłeś. Nic nie powiesz? Zupełnie jakbym słyszał siebie i ojca. Chyba rzeczywiście trochę się zmieniłem. Przynajmniej to przyznałeś. Nie chcę stracić przez to przyjaciół. Interesowało cię tylko głosowanie. Ale ja nie głosowałem na ciebie. Nie chcę skończyć jak ojciec w samotności. Bez przesady. Zawsze trzymaliśmy się razem. Jesteśmy jak bracia. Dzięki. A teraz daj mi buziaka. Odczep się. Ja też cię kocham. Gdzie Teo? Teraz chyba jego kolej. Trzyma się? Jest trochę podenerwowany. Przypomniał sobie o bratu. Ale jestem pewna, że sobie poradzi. To dla niego ważny krok. Dziękuję, że pan przyszedł. Jestem ci wdzięczny. Bo dużo dla niego zrobiłaś. Zmienił się na lepsze. Bardzo go kocham. Widać. Brakowało mu tego. Przepraszam. Señor Ruiz Palacios? Przepraszam, że przeszkadzam. Ale pana żona przeszła niewielki kryzys. I jak się czuję? Uspokoiła się. Przyjadę, jak tylko będę mógł. Dziękuję. Señora Marcia? Pani Marcio? Señora Marcia? Widziałaś Marcię? Nie wierzę, że wzięłyśmy taksówkę. Którędy? Właśnie. Niech pan jedzie za wozem kempingowym. Zgubiłem go. Jak to? Powinien gdzieś tu być. Tylko gdzie? Lepiej wracajmy do szkoły. Nie ruszę się stąd, dopóki nie znajdę siostry. Dziękujemy za pomoc. Wysiadaj. Co teraz? Nie wiem, co tu robimy. Muszę się dowiedzieć, z kim jest Lupita. Trzeba jej poszukać. Którą drogę wybrać? Tę węższą. Ładnie tutaj. Uwielbiam las. Inspiruje mnie. Mam takie marzenie. Chciałbym podróżować po świecie z plecakiem. A ty? O czym marzysz? Nie mam na to czasu. Muszę myśleć o przyszłości. Nie mam rodziny, która mnie utrzyma. Moi starzy też nie są bogaci. Płacą za szkołę, ale nie mają prywatnego samolotu. Ten wóz pożyczyłem od kolegi. Nie mam wszystkiego. Dlatego marzę. Naprawdę taki jesteś? Czy tylko udajesz? Zmieniłeś się. Coraz bardziej jestem sobą. To dobrze. A ty rzeczywiście jesteś taką twardzielką? Jestem realistką. O czym marzysz?
No, no, no sueño. Mam cele. ¿Como cuáles? Jakie? Como terminar la escuela. Chcę skończyć szkołę z dobrą średnią, żeby dostać stypendium i studiować za granicą. Algo que me dé una estabilidad económica. Sama muszę o siebie zadbać. Me quiero hacer cargo de mí misma, yo sola. Y disfrutar para... A kiedy będzie czas na zabawę? To chyba ojciec Giovanniego. Cosme jest milionerem. Nie jeździłby takim złomem. Może jednak. Obudź się. Kumple czekają na ciebie. Tus amigos. Papa, por favor, por favor, por favor. El hijo del secretario. Młody Bustamante i ten blondyn. No les digas nada. Por favor, no les digas que yo estoy. Nie mów im, że tu jestem. Błagam cię. Te lo suplico, por favor. Híjole, Juan. Chyba już na to za późno. Dlaczego? Zauważyli nas. Híjole. Nie mogę tracić czasu. Swoje wycierpiałam i to przez marzenia. Nie chcę rozmienić się na drobne. Wykorzystajmy ten wypad. Nacieszmy się świeżym powietrzem. Naturą. Naturaleza. Bawiłabym się lepiej, gdybym sama mogła zdecydować, gdzie spędzę weekend. Znowu zaczynasz? Zawsze to samo. Uspokoisz się wreszcie? Nie. Daj mi spokój. Cieszmy się chwilą. Zostaw mnie. Uśmiechnęłaś się. Przestań. Dokąd idziesz? Spokojnie. Zobacz, jak to ładnie. Piękne kwiaty. Jakie kolory. Podobają mi się. Nie mogę się doczekać, Teo. To on! Kocham cię. Skacz. Jak ja go kocham. Zrób to najlepiej, jak umiesz. Nie zachowuj się jak prostaczka. Znalazła się. Czego chcesz? Jesteś nieznośna. Wzajemnie. Przesiadam się. Doskonale. Jedzie. Dobrze. Poradzisz sobie. Uzurpator. To miejsce twojego brata. Nie masz prawa. Uzurpator.
Wersja polska Karolina Władyka. Czytał Ireneusz Królikiewicz. Za chwilę w czwórce Mała Czarna, w niej panie zastanowią się, czy można przetestować solidność naszego związku. Skoro badamy wytrzymałość mostów i wiaduktów, no to miłość też chyba da się zmierzyć. A po 19:00 happy hour, gościem będzie Rafał Olbryski.